Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Denko. Słuchajcie, uzbierało mi się tyle rzeczy, że pora nagrać ten film, bo już nie mogę zwlekać, dlatego że wszystko mi się stąd wysypuje. To jeszcze też nie jest wszystko, co ja tutaj mam. Przyszedł taki moment, że mam wrażenie, każdego dnia po prostu coś odkładałam, coś dorzucałam. Każdego dnia coś się zużywało, także stwierdziłam, że pora nagrać ten film. No i bardzo się też cieszę w sumie, bo będę mogła to powyrzucać, a mam tutaj mnóstwo rzeczy i dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia Wam o tym, ale zacznę od produktów do sprzątania, do takiej chemii w zasadzie. I dzisiaj to będą produkty właściwie, no takie łazienkowe bardziej. Pierwsza rzecz to jest coś, co mogę Wam polecić, coś, co używam już odkąd to odkryłam. Polecam wszystkim i uważam, że to jest genialne, to jest najlepszy produkt do czyszczenia kamienia w toaletach. To jest Domestos, zero kamienia, żel do toalet, czarne opakowanie i polecam zwrócić na niego uwagę, jeżeli jeszcze go nie znacie. Słuchajcie, żaden inny produkt, żaden inny Domestos nie radzi sobie właśnie tak z kamieniem, który właśnie gdzieś tam się osadza mimo wszystko. Miałam poprzednie, jakby wiecie, poprzednie jakby wersje Domestosu, które są takie tak zwykłe, takie standardowe, które tam kiedyś były zielone, chyba niebieskie opakowanie. Ten czarny jest najlepszy i on faktycznie, słuchajcie, usuwa przepięknie cały kamień z tej toalety i ona taka aż ładnie lśni, naprawdę też nie trzeba szorować tego tak naprawdę, bo sobie świetnie radzi, naprawdę on jest taki gęsty i no jest najlepszy. Także ja go polecam, bo naprawdę on usuwa kamień, którego po prostu nie mogłam usunąć niczym innym. No i dlatego też pomyślałam, warto o tym wspomnieć, warto przypomnieć, jeżeli ktoś też ma taki problem. Ja po prostu miałam jakby w toalecie taką stróżkę wody, która wiecie, jak się spuści wodę, to ona potem tak, taka delikatna stróżka gdzieś tam leciała przez chwilę i tam się właśnie odkładał kamień i nie mogłam go niczym wyczyścić. To sobie radzi rewelacyjnie, także polecam spróbować, jeżeli jeszcze nie znacie, to naprawdę jest genialny i nie będziecie potrzebowali już nic innego, jak tego spróbujecie. Kolejna rzecz to jest, czyszczę łazienkę. Zawieram aż 98% składników pochodzenia naturalnego i pachnę jak bazylia i mandarynka. I to jest, o, Pure Home by W5. To jest produkt generalnie z Lidla, tylko taka wersja chyba bardziej eko, bardziej naturalna. I powiem Wam, że nie dość, że to ładnie pachnie, to jeszcze naprawdę fajnie domywało mi i wannę, i umywalkę na przykład, czy coś tam jak chciałam zetrzeć, czy generalnie po prostu umyć łazienkę, nie wiem, pralkę przetrzeć, blat na przykład. Świetnie się do tego sprawdza, jest wydajny, ma fajną też te spryskiwaczkę tutaj, także też bardzo fajny produkt i bardzo wydajny również, także też Wam polecam, bardzo przyjemnie mi się go używało. Kolejna rzecz łazienkowa to jest mydło, to jest Foaming Hand Wash Rosemary and Ginger z Action. I powiem Wam, jeżeli chodzi o to mydło, nie musicie testować, nie musicie kupować, to nie jest nic specjalnego, o wiele lepsze są, uważam, mydła właśnie te w piance z Lidla również. Także nie ma potrzeby kupować tego, jak będziecie w Lidlu, to niekoniecznie, jakby wiecie, ja chciałam przetestować sobie, zobaczyć, natomiast nic specjalnego, mydło takie też niezbyt wydajne, powiedzmy, ta pianka taka, no, przetestowałam i mogę Wam powiedzieć, że kupcie w Lidlu, o wiele będzie lepsza ta pianka. No i słuchajcie, kolejna rzecz. Zanim przejdziemy do tych wszystkich kosmetyków i do tego pudełeczka, to jest aceton. Neo Nail Aceton UV Gel Polish Remover i słuchajcie, zużyłam całą butlę. Ja kiedyś ją kupiłam, jak zaczęłam robić paznokci, to było naprawdę kilka lat temu. Ciekawe, tu jest 12 miesięcy od opakowania, od otwarcia opakowania, trzeba to zużyć. Nie ma szans, ja tego nie zużyłam 12 miesięcy, może jak ktoś jest profesjonalną manikurzystką, to zużywa, natomiast ja tę butlę miałam kilka lat. Jak zaczęłam robić paznokcie, kupiłam sobie tę butlę i miałam ją do tej pory. Dlatego też, że przez pewien czas przestałam w ogóle używać acetonu do zjemowania właśnie lakieru hybrydowego i spiłowywałam go sobie pilnikiem. Natomiast ostatnio do tego wróciłam, no i świetnie mi się to sprawdza i muszę teraz kupić chyba kolejną taką butlę, bo to jest naprawdę no, fajne rozwiązanie. Trochę może dłuższe niż jakby takie piłowanie lakieru, ale trochę bezpieczniejsze jednak, także... Także zużyta butla jest genialny, naprawdę też bardzo dobry, dobrze mi ściąga każdy lakier, który miałam w zasadzie, więc też polecam, jeżeli macie okazję i pewnie, nie wiem, na Allegro opłaca się kupić takie duże opakowanie. Dobra, także teraz przechodzimy, słuchajcie, do tego pudełeczka. A ja tutaj naprawdę mam dużo rzeczy, także już będę szła nie po kolei, na pewno po prostu... Znaczy będę brała po kolei to, co tutaj leży, żeby nie grzebać. Płyny do soczewek, to jest Renu, Sensitive Eyes, bardzo fajny, przyjemny produkt, nie podrażnia moich oczu, jest okej. Udało mi się tutaj wygrzebać dwa antyperspiranty. To jest Dove, 0% soli aluminium, to jest Cucumber and Green Tea Scent. Bardzo przyjemny, o 0% alkoholu również, ja je bardzo lubię. Dla mnie Dove jest najlepszy, najdelikatniejszy.
W sumie tak się zastanawiam teraz, czy on działa tak super, ale przez to, że nie mam porównania do innych, to ciężko powiedzieć. Natomiast nie przepadam na przykład za Nivea, tymi dezodorantami. One jakieś takie mają intensywny zapach i niekoniecznie się u mnie dobrze sprawdzają. A te Dove naprawdę bardzo lubię i do tego właśnie nie mają soli, aluminium, ja tego unikam w takich produktach. I przepięknie pachnie, świetnie się sprawdza, nie brudzi mi ubrań. Ja ciągle do nich wracam i tak naprawdę mam 3 kolejne Dove, które stoją po prostu i czekają na swoją kolej. A tutaj też miałam taki produkt Bionsen. Mi się wydaje, że go kupiłam kiedyś w Hebe. To jest również, nie ma tutaj soli, aluminium. I on miał tak, o, paraben and alcohol free, extra sensitive. I on faktycznie, on jest taki, powiedziałabym, w zapachu bardziej pudrowy, bo to nie jest tak, że on zostawia jakąś pudrowość na przykład pod pachami, ale w zapachu jest taki pudrowy, delikatny, taki klasyczny, trochę taki czysty zapach, ale bardzo delikatny właśnie i taki przyjemny. Naprawdę bardzo ładne i właśnie mówię, chyba kupiłam go w Hebe, też bardzo fajny, bardzo go lubiłam używać, bo ten zapach był taki delikatny, taki przyjemny bardzo, o. Także też, no myślę, że mogę Wam polecić, że jest naprawdę też bardzo przyjemny. Słuchajcie, jest tutaj mnóstwo szamponów, to Wam od razu mogę powiedzieć, no i chyba do nich przejdziemy, a nie, to jest odżywka akurat. Dobra, szampon. Eukaliptus i rozmaryn, to jest eliksir, szampon do włosów, przeciw wypadaniu włosów. Z marki Wierzbicki i Schmidt. Tak. Taki to oto szampon i powiem Wam, że on generalnie był przyjemny. On był też naprawdę wydajny, jak na to, że miał 250 gramów. Całkiem niewielkie to opakowanie, ale był wydajny. Jeśli chodzi o wypadanie włosów, nie zauważyłam jakiejś wielkiej różnicy. Ten zapach eukaliptus i rozmaryn też nie był jakoś bardzo intensywny. Ja uwielbiam zapach eukaliptusa i na to się jakby szykowałam, kupując ten produkt, bo właśnie chciałam coś takiego fajnego, odświeżającego. Ten pachnie trochę, słuchajcie, jak syrop. Ładnie, czuć delikatnie ten eukaliptus, ale czuć to jest rozmaryn i właśnie dla mnie to jest taki zapach takiego syropu trochę. Generalnie produkt fajny, myje włosy, domywa tutaj wszystko, nie ma z nim problemu, nie przesusza tych włosów, także był bardzo fajny. Jeśli chodzi o właśnie to wypadanie, nie zauważyłam tutaj różnicy, żeby on jakoś hamował je na przykład, ale przyjemnie mi się go używało. Cieszę się, że przetestowałam, bo też słyszałam różne opinie o tych produktach, także przetestowałam, wiem. Na razie do niego nie wrócę, nie mam takiej potrzeby, ale był okej. To jest za to produkt, do którego w sumie bardzo chętnie bym wróciła. Pomarańcza i bergamotka, delikatny szampon z marki Anwen do normalnej i przetłuszczającej się skóry głowy. Genialny szampon, to prawda? No on jest dziwny, on jest taki naturalny. Więc albo musimy mieć bardzo mokre włosy, żeby on fajnie się pienił, ale to nie jest tak, że jakby te naturalne rzeczy, szampony się nie pienią, on również się pieni fajnie, tylko właśnie te włosy muszą być takie mokre, no też trochę więcej tego szamponu mam wrażenie trzeba nałożyć, ale to też nie sprawia, że on przez to nie jest wydajny, bo on ma taką też lekko wodnistą konsystencję, więc no fajnie się rozprowadza też na włosach. Ale przy tym myciu i po myciu włosy są takie miękkie. Nie wiem, czy znacie ten efekt. Po większości szamponów faktycznie, po niektórych tylko, naprawdę po niektórych, i to jest jeden z nielicznych szamponów, po których używaniu ja czuję, że te włosy są takie miękkie, takie delikatne. To są jak włosy w ogóle niezniszczone farbowaniem, jak włosy dziecka po prostu, że są takie miękkie, miłe w dotyku. No bardzo, bardzo przyjemne. Ten zapach też jest bardzo ładny, także to jest naprawdę szampon, który bardzo polecam. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza i uważam, że naprawdę jest świetny, tak jak w zasadzie wszystkie produkty Anwen, które do tej pory testowałam. Dobra, tu mam, słuchajcie, jeszcze dwa szampony z marki Bingo Spa. I jeden jest ok, a drugi jest genialny. I słuchajcie, to jest szampon bez SLS i SLS, skrzyp polny i keratyna. Pewnie też przeciwko wypadaniu włosów czy coś takiego. W każdym razie, no taka miniaturka, która też była w miarę wydajna naprawdę. Ja chyba z miesiąc używałam tego szamponu również. Przyjemny. Bez szału, to nie jest tak, że powiem Wam, że musicie kupić czy coś takiego. Użyłam, nie robił mi krzywdy, nie przetłuszczał moich włosów, co już jest naprawdę dużym plusem. Ale był taki mocno przeciętny. Natomiast słuchajcie, ten polecam Wam bardzo, bo on kosztuje mniej niż 10 zł. Ja nie wiem, czy ta butelka nie kosztuje około, nie wiem, 6, już nie pamiętam teraz. 500 ml to jest szampon do włosów, zielona herbata, keratyna, proteiny, jedwabiu. Jest genialny. To jak on pięknie myje włosy, to jak właśnie on też sprawia, że one są takie przyjemne, miękkie, takie umyte, delikatnie odbite od nasady po myciu właśnie. One są też takie czyste, ale nie obciążone i też nie przesuszone, bo to nie jest tak, że mamy, wiecie, przesuszoną skórę głowy, przez co te włosy są takie delikatne, odbite u nasady, ale szybko się przetłuszczają. Nie, one są właśnie takie normalne, jakby on normalizuje bardzo chyba skórę głowy, przez co te włosy właśnie sprawiają wrażenie takich czystych, delikatnych i w ogóle jakby właśnie nieprzesuszonych, nieobciążonych, tylko takich normalnych, ale wręcz idealnych. Bardzo dobry szampon, do tego bardzo tani,
Świetny, naprawdę polecam Wam, jeżeli będziecie mieli okazję, jeżeli zamawiacie coś na stronie Bingo Spa, to dołóżcie sobie ten szampon do opakowania, jest świetny. Czy jeszcze tu mamy jakieś szampony? Nie. To żel pod prysznic. Nivea Karen Diamond. Słuchajcie, to jest mój ulubiony, ukochany, najlepszy żel pod prysznic. O przepięknym zapachu. Uwielbiam go i zawsze do niego wracam. Bardzo mi się podoba ten zapach. Nie wiem dlaczego, ale jest taki dla mnie z jednej strony klasyczny, z jednej strony taki delikatnie perfumowany, kobiecy, ale delikatny właśnie. Przepiękny jest ten zapach i zawsze mam jakieś opakowanie w zanadrzu. Zużyję to. Używam sobie jakiegoś innego, dlatego że te duże żele, to jest też 500 ml, one są bardzo wydajne i one naprawdę starczają na bardzo długo, więc ten zapach może się znudzić, ale zawsze do niego wracam, bo jest naprawdę genialny, jest taki bardzo przyjemny, kremowy to jest też produkt, więc no tak jesienią, zimą fajnie się sprawdza, bo teraz latem ja szukam czegoś takiego mega odświeżającego, wiecie, co sprawi pod prysznicem, że delikatnie chłodniej na przykład będzie podczas tych upałów. Mam tutaj jeszcze jedną rzecz do włosów. To jest odżywka z Garnier Fructis Watermelon Hair Food. Odżywka, łatwe rozczesywanie, bez obciążania. Słuchajcie, odżywka genialna. Ona jest podobno jeszcze właśnie do włosów cienkich. Ta odżywka jest genialna. Ja rzadko chwalę odżywki drogeryjne, mam wrażenie, ale ta naprawdę sprawiała, że te włosy były takie fajne, miękkie. Podczas mycia ja w ogóle czułam, że wiecie, one są takie po prostu gładkie. Jak ta woda po prostu spływała po włosach, to one były takie gładkie. Nigdzie nie było żadnego supełka, żadnego kołtuna na przykład, nic takiego, po prostu rewelacja. Super się rozczesują. Ten zapach jest taki dziwny, bo niby to, wiecie, arbuz. Taki troszkę chemiczny arbuz, ale też nie jest zły, ale naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jakościowo ten produkt jest bardzo dobry i bardzo Wam polecam. Jak będziecie, nie wiem, w Rossmanie, będzie na jakiejś promocji, to polecam Wam wypróbować, bo naprawdę jest bardzo przyjemny, bardzo fajny. Może właśnie też dlatego, że wiecie, jak macie włosy cienkie, to on się też sprawdzi, ja mam włosy właśnie takie cienkie, z tendencją do przetłuszczania się, raczej delikatne, no teraz oczywiście zniszczone, jakby przez farbowanie, ale naprawdę odżywka bardzo, bardzo fajna i polecam. Kolejna rzecz do włosów to jest Marc Anthony Strictly Curls. I to jest Curl Defying Lotion Humidity Shield. I to jest taki no, żel utrwalający, powiedzmy, nadający też taki skręt włosom. Co my tutaj mamy? To jest mreczko podkreślające loki i chroniące przed wilgocią. Wiecie, generalnie, jeżeli macie włosy falowane albo kręcone, to po prostu po myciu wcieracie tam jakiś produkt i ja sobie wcieram ten i on jest okej. On jest naprawdę bardzo fajny, lubiłam go, bo nie przetłuszczał moich włosów. Mam jeszcze taki produkt z Goldwella chyba i on delikatnie obciąża moje włosy za bardzo. Natomiast ten ich nie obciążał, nie przetłuszczał. Nie chcę mówić, że je przesuszał, natomiast po prostu te włosy były takie... No wiecie, takie suche w dotyku. Nie wyglądały na zniszczone, tylko no falowane włosy też są trudne jakby, bo to nie jest taki skręt, to nie są takie loki, tylko one się zachowują różnie w ciągu dnia. Ale ogólnie był ok, tyle tylko, że jeżeli chcecie czegoś dobrego do falowanych włosów, to ja Wam bardzo polecam Harry Tail, ten chyba też Watermelon. Najbardziej znany, słuchajcie, żel utrwalający z tej marki Heritage. To ja Wam bardzo go polecam, bo on jest genialny. Ja nim ostatnio robię ciągle te moje fale. Sprawdza się rewelacyjnie. I mam wrażenie, że te fale po prostu też są ładniejsze po użyciu tamtego produktu. Natomiast ten nie był zły. On jest do dostania w Hebe również. Ja go tam kupowałam. Na promocji polecam, bo normalnie też jest całkiem drogi. Chyba kosztuje około 40 zł. Ale na promocji jest dużo tańszy. Także jeżeli chcecie coś wypróbować ewentualnie, to możecie sobie właśnie wypróbować ten produkt. Kolejne rzeczy to dwie pianki do mycia twarzy. I tu mam tak, Klairs i to jest Rich Moist Foaming Cleanser, Moisturizing and Soothing Care. I tak, ono tutaj niby widzę, że ma też ceramidy jeszcze, oczyszcza właśnie, jakby balansuje pH na skórze, jest bardzo taka nawilżająca. I powiem Wam, że nie wiem, ona generalnie miała taką... niezbyt zbitą konsystencję, to jest pierwsza rzecz, a po drugie miała bardzo intensywny zapach, bardzo chemiczny i intensywny i przez to ja mam wrażenie, że ten produkt może delikatnie raczej przesuszać, właśnie przez to, że ma jakiś tak bardzo intensywny zapach, no to są tam na pewno dodane jakieś tam substancje pachnące i mam wrażenie, że one mogą przesuszać. Mnie się nic takiego nie przydarzyło, moja skóra nie była przesuszona, ale właśnie nie do końca przyjemnie mi się używał ten produkt właśnie przez ten intensywny zapach i tak czułam, że on jest taki mega chemiczny, że to jest taki sztuczny ten produkt, także ten akurat sklep niekoniecznie, ale już za to Bundy.
To jest jedna z lepszych pianek. To jest ta seria Young Care Glow, limonkowa pianka do mycia twarzy. Ona jest naprawdę jedną z lepszych pianek. Jest fajnie zbita, bardzo wydajny produkt naprawdę, na długo starcza, bardzo ładnie domywa resztki makijażu, domywa twarz na przykład rano, kiedy tam chcecie zmyć pielęgnację wieczorną. Ja zazwyczaj do tego właśnie stosuję pianki, ale ona bardzo fajnie właśnie i odświeża skórę, tutaj patrzę, dokładnie oczyszcza, tak się zgadzam z tym. I tak, skóra nie jest przesuszona. To prawda, bo ona właśnie fajnie tak jakby delikatnie, no też jakby wyrównuje pH skóry. Ta skóra właśnie jest taka po umyciu nie tyle nawilżona, ale nie jest przesuszona w ogóle, nie jest podrażniona i delikatnie czuć taką warstewkę jakby na skórze takiej, czegoś takiego ochronnego jakby. To nie jest tłuste, tutaj nie ma takiego wrażenia, natomiast czujesz, ta skóra jest taka wypielęgnowana, o, że właśnie nie jest w ogóle przesuszona. Bardzo lubiłam tę piankę, tak jak mówię, też jest bardzo wydajna, bardzo przyjemna. Fajny też zapach, bo tutaj jest taka właśnie delikatna limonka, no ale to jest takie orzeźwiające rano, powiedzmy, także naprawdę bardzo Wam polecam, ładne też takie opakowanie pastelowe. Tak, także bardzo fajny produkt. Kolejna rzecz może do twarzy, tak, to jest maseczka. W końcu też udało mi się zużyć jakąś maseczkę, którą miałam przez bardzo długi czas. To jest Sobioetic i to jest Aqua Energy. I to, z tego co pamiętam, jest taka złuszczająco dotleniająca maska do wszystkich typów skóry. Zawiera wodę z lodowca i algi borealne o strukturze żelu, otula skórę, doładowując ją świeżością, energią i tlenem. I słuchajcie, tak jest, dlatego że z jednej strony to jest właśnie peeling, czyli właśnie bardzo ładnie peelinguje nam skórę, wiecie, usuwa ten martwy naskórek, ta skóra potem jest taka przyjemnie gładka, ale coś jest tutaj faktycznie takiego, że czuć, że ta skóra po tej maseczce jest taka, faktycznie taka dotleniona. Ja czuję, że jest taka bardzo odświeżona, troszkę tak lepiej wygląda, jakby była taka fajnie napięta, ale bardzo lubiłam ten produkt. No tylko właśnie też go odstawiłam na jakiś dłuższy czas, bo ja miałam przerwę w ogóle z maseczkami przez naprawdę długi czas i tak rzadko po nie sięgam, to Wam przyznam szczerze. Natomiast tak jak pamiętałam ją, tak jak ją teraz zaczęłam używać, to faktycznie to uczucie jest takiego odżywienia i takiego no dotlenienia tej skóry. Także też jest bardzo fajna, polecam. Nie wiem, czy ona jeszcze w ogóle jest do dostania. Tak naprawdę tak wygląda, bo ja też mam, no mówię, długo to opakowanie. Pasta do zębów, Parodontax, jak zwykle to opakowanie. O, tu mam krem Dr. Jart Ceramidin i słuchajcie, to jest naprawdę rewelacyjny krem. On jest bardzo fajny, jest bardzo przyjemny, taki otulający, ale nie jest tłusty. Ja myślę, że to jest dobry krem właśnie albo jak skóra jest przesuszona, albo na przykład jak jest odwodniona. Jeżeli jest na przykład po jakichś zabiegach, to mam wrażenie, że ten krem fajnie się spisze. On nie jest tłusty, ale ma taką fajną, kremową, zbitą konsystencję. Przy nakładaniu jest taki bardzo otulający, ale przepięknie szybko się wchłania, nie pozostaje w ogóle tłustej warstwy. Naprawdę bardzo przyjemny, bardzo fajny, lubiłam go używać. No i mam wrażenie, że właśnie tak koi skórę, tak dba o nią, ładnie ją nawilża i przy okazji właśnie usuwa jakieś tam podrażnienia. Na przykład jest taki łagodny bardzo dla skóry, ale nie znaczy, że nie działa, bo on jest taki właśnie treściwy, jak mówię. Czuć, że to nawilżenie jest, ale skóra nie jest obciążona i nie jest w ogóle tłusta. Dobra, zostało mi tu już kilka rzeczy, ale takich, że prawdopodobnie się na ich temat rozgadam chwilę. Słuchajcie, Ule Hendriksen Banana Bright Eye Cream. Krem pod oczy, który na mnie nie zrobił specjalnie żadnego wrażenia, wiecie. Ja po prostu go no, używałam, kupiłam, zużyłam. Był ok, ale nie, żebym chciała do niego wracać. Kremy, które miałam, nie wiem, kiedyś o wiele chętniej i jakoś tak milej wspominam, chętniej bym do nich wróciła. Wróciłam do kremu na przykład Skills z awokado, bo dla mnie on jest genialny. No ten ani nie zauważyłam tutaj jakiegoś zbytniego rozświetlenia, ani poprawy stanu okolicy pod oczami, ani właśnie jakiegoś też rozświetlenia takiego, wiecie, po prostu, nie wiem, cieni pod oczami moich, zniwelowania zmarszczek, nic takiego, więc niekoniecznie mi się też go jakoś miło, znaczy on nie jest zły, on jest przyjemny, on jest taki, wiecie, że łatwo się wchłania, nie wiem, łatwo się na nim nakłada makijaż, tutaj nie ma z tym żadnego problemu, natomiast ja do niego nie wrócę, nie zauważyłam, żeby to był jakiś super ekstra kosmetyk, który polecam. Opakowanie bardzo przypomina mi krem Ginseng z Origins i tamten lubiłam o wiele bardziej, także chętniej bym wróciła do tamtego. A tu mam też drugi krem pod oczy, to jest Multifunction Formula Snail Repair Eye Cream z marki Mizon. To było takie duże opakowanie. To jest krem, który na przykład ja używam na noc, dlatego że on też ma taką fajną konsystencję, trochę kremową, trochę żelową. Bardzo ładnie się wchłaniał, ale czuć to było nawilżenie. Ja lubię te koreańskie kremy, bo one mają taką ciekawą konsystencję i bardzo ładnie się wchłaniają.
ale pozostawiałam taką delikatną warstewkę właśnie na skórze. Też to nie jest tłuste, to nie jest jakieś takie mega obciążające, ale no coś takiego, co delikatnie właśnie koi też i tak otula okolice pod oczami, więc ja bardzo lubiłam ten krem, bardzo fajny. Też nie zauważam jakichś spektakularnych efektów, ale czuję, że po prostu ten krem nawilża, a to jest też uważam ważne, bo może nie widać jakichś spektakularnych efektów po używaniu takich produktów, ale myślę, że taka właśnie codzienna pielęgnacja, nawilżanie tej skóry na pewno pomaga. No i tak jak właśnie mówię, nie zauważamy takich efektów z dnia na dzień, to może właśnie przez to, że skóra się nawilża codziennie, to jednak te zmarszczki gdzieś tam są płytsze na przykład, albo ta skóra po prostu lepiej wygląda w okolicy pod oczami. Także ten krem również Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś takiego fajnego, przyjemnego, nawilżającego. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze dwa serum. To jest Basic Lab. Nie ma już tej pipety, bo niestety mi wypadła i się potłukła. Ale stało się to na sam koniec w zasadzie. Ostatniego dnia, kiedy jej używałam, także tyle szczęścia. I to jest serum z witaminą C i kwasem felurowym, tak. Napięcie i wzmocnienie naczynek. To był bardzo przyjemny produkt, bardzo lubiłam go używać. Co prawda tu jest chyba 15 ml, więc on albo go, no nie wiem, po prostu nie był chyba tak wydajny jak inne produkty, no ale to też jest kwestia jego mniejszego opakowania, więc to jest całkiem zrozumiałe. W każdym razie, produkt bardzo przyjemny, bardzo ładnie się wchłaniał, nie pozostawiał takiej skóry tłustej i obciążonej, a przez witaminę C i ten kwas mam wrażenie, że ta skóra wydawała się delikatnie taka bardziej rozświetlona, kolor był fajnie wyrównany, taki bardzo przyjemny produkt, tak jak mówię, także z przyjemnością go użyłam, przetestowałam sobie Basic Lab i uważam, że to jest, no, ciekawa marka i pewnie kiedyś też przetestuję sobie więcej kosmetyków właśnie od nich. Kolejna rzecz to jest w ogóle mój hit, to jest Skintra Serum Reviver. To jest serum, które ma nawilżać i zmiękczać skórę, jest anti-aging, rozjaśnia przebarwienia i redukuje trądzik. I słuchajcie, to jest naprawdę świetne serum, ja je bardzo polubiłam, może też dlatego, że ono tutaj ma kwas mlekowy. A to jest kwas, który sprawia, że moja skóra bardzo ładnie wygląda i bardzo mi się podoba ten efekt. Delikatnie skóra jest właśnie złuszczona, jest bardzo gładka w dotyku, delikatnie mam wrażenie, pory są też zmniejszone, kolory skóry wyrównane. Generalnie na mnie działa naprawdę bardzo fajnie, skóra jest też delikatnie właśnie taka napięta, czyli to działanie anti-aging też jest takie wyczuwalne. Genialny produkt, naprawdę rewelacja, też bardzo wydajny. Ja go też wzięłam ze sobą na wyjazd. Taka wodnista raczej konsystencja, ale no przyjemnie się nakłada, jest też, tak jak mówię, bardzo wydajny, bardzo przyjemny produkt, no i skończyłam go i teraz będę musiała szukać jakichś kolejnych chyba produktów też z tej marki Skintra, bo uważam, że jest świetna, na tyle na ile je przetestowałam, to te kosmetyki są po prostu genialne, nie zawiodły mnie, a co więcej, przez to, że ja nie znałam tej marki, to zachwyciły wręcz tak naprawdę, no i to serum naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. No i słuchajcie, ostatnie już takie rzeczy, mam tutaj balsam do ust i to jest Avène Cold Cream i generalnie nie był może za bardzo wydajny, powiem Wam szczerze, to mnie zaskoczyło, ale on raczej był zbity, jest z tej serii Cold Cream i on chyba też zawiera parafinę, ale dobrze się sprawdzał, co też mnie zaskoczyło, dlatego że ja parafiny za bardzo nie lubię w żadnych kosmetykach w zasadzie. A jednak ten balsam do ust bardzo dobrze się spisał, bardzo ładnie nawilżał, delikatnie może czasami bielił usta, jak za dużo go nałożyłam, albo jak na przykład było zimno. Ja, kiedy jest zimno, moje usta mają tendencję do sinienia. Ja w ogóle mam takie żyłki fioletowe i generalnie jak jest zimno, to po prostu ja od razu mam sine usta i to bardzo widać. I na przykład nakładanie białego balsamu jeszcze dodatkowo to podkreśla, ale pomijając jakby takie momenty, bardzo dobry balsam. Mnie w ogóle bardzo ciężko znaleźć dobry balsam, który fajnie nawilża usta, który nie pozostawia takiej dziwnej warstwy też na tych ustach, wiecie, jak się używa na przykład w ciągu dnia kilka razy, to ja też czasami już czuję ten balsam. To już jest takie nieprzyjemne i nie wszystkie mi się podobają i nie wszystkie się dobrze sprawdzają. Ten był naprawdę fajny i też bardzo dobrze spisywał się na noc. Kiedy nakładałam go sobie na noc taką warstwą, to rano się budziłam i te usta były po prostu fajnie nawilżone nadal. Także zaskoczył mnie, to taki przypadkowy zakup tak naprawdę właśnie, żeby przetestować, zobaczyć, ale był bardzo dobry, także to jest takie ostatnio mój taki jeden z lepszych balsamów, który używałam i testowałam. Tutaj mam też Semilac Top No Wipe, zużyłam też top do robienia hybryd właśnie, no dla mnie jest najlepszy, ja używam tylko tego tak naprawdę, jak się kończy, to kupuję kolejny, mam też w zapasie chyba kilka, bo jest moim zdaniem najlepszy, nie zawiódł mnie jeszcze nigdy, także po prostu cały czas tego używam, jeżeli pytacie, to jeżeli chodzi o ten, to o top, to jest właśnie Semilac, jeżeli chodzi o bazę, to jest Base Extra z Neonail chyba, tak się nazywa, to są produkty, których ja używam zawsze, ja ich praktycznie nie zmieniam. I ostatnia rzecz, słuchajcie,
udało mi się w końcu zużyć perfumy. Nie powiem, że super fajnie, bo to są perfumy, które ja lubię, więc generalnie, wiecie, ja też nie chcę, żeby one stały jakoś za długo, żeby miała ich jakoś bardzo dużą ilość, no i wiem, że trzeba co jakiś czas je zużywać, jeszcze jak jest resztka, no to też nie ma sensu, żeby to wszystko stało. No i tutaj miałam taką resztkę, ale powiem Wam, że to jest kolejny zapach, gdzie przekonuję się, że mnie bardzo zapachy Hugo Bossa odpowiadają i bardzo mi się podobają i to jest chyba trzeci albo czwarty zapach, który naprawdę bardzo lubię i jest bardzo przyjemny i teraz jak wącham, to myślę, tak, on był bardzo ładny, taki kobiecy, klasyczny, ale nie nachalny, nie taki, wiecie, obciążający, także też z przyjemnością go używałam. No i słuchajcie, to wszystko. Mam wrażenie, że to denko jest ogromne. Trochę Wam tutaj poopowiadałam o tym. Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam, że może byliście ciekawi recenzji jakiegoś produktu, czegoś tam szukaliście na przykład i coś Wam tutaj wpadło w oko może i wiecie, komuś ten film się przyda. Ja to w końcu mogę się pozbyć tych rzeczy, bo tutaj jest właśnie, mówię, no dużo śmieci. Także w końcu będę mogła zbierać na nowo, ale no mówię, no też miałam taki czas, że po prostu co chwilę coś dochodziło i stwierdziłam, że już muszę nagrać ten film. Co mnie bardzo cieszy w sumie, wiecie, ja miałam też taką przerwę od tych projektów, od tych denek, od tego wszystkiego, a jednak to mnie cieszy i tak może trzeba znowu wrócić trochę na te tory. A może, nie wiem, przez to, że jest trochę chłodniej, to też chce się różne rzeczy, wiecie, ja też po prostu potrzebuję jakąś rutynę mieć, żeby wiedzieć, co robić po kolei na przykład, bo mnie to się najlepiej sprawdza niż spontan, dlatego, że kiedy mam spontanicznie coś zrobić i to nie jest zaplanowane, to prawdopodobnie tego nie zrobię, także tak to u mnie wygląda. No dobra, także słuchajcie, widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję, że Wam się podobało, możecie dać mi znać, jak tam się sprawdziły u Was te kosmetyki, albo na przykład, czy macie coś do polecenia, jakby, żeby zastąpić te, które zużyłam, może coś Was zachwyciło na przykład ostatnio i macie coś szczególnego do polecenia, to dajcie znać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Także do zobaczenia, pa!